Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Eluwinka Wam serdeczna, moi kochani. Witam Was w QA, w naszym odcinku Zapytaj Księdza. Chciałem Wam dzisiaj odpowiedzieć na te pytania, które przysłaliście do mnie za pośrednictwem mojego maila, który Wam podałem podczas rekolekcji. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, gdzie jesteśmy, bo nie jesteśmy w Kaplicy Świętego Antoniego, w Kościele Świętego Kazimierza, tylko w innym miejscu, to zapraszam do filmu z przeglądaniem memów do pierwszej części tam wyjaśniam gdzie jesteśmy i mówię trochę o tym pomieszczeniu w którym się znajdujemy a teraz żeby zbędnie nie przedłużać bo pytań jest sporo zapraszam do tego żeby wysłuchać odpowiedzi niektórzy zadawali po kilka pytań dlatego kilka też z nich się będzie pojawiać moi kochani na początek pyta nas tutaj galaktikus i galaktykus nas pyta czy ogląda ksiądz kreskówki a jak ogląda, to jakie. Będzie też później yy, nawiązanie do, tego, do tych kreskówek i bajek. Pytanie jest w czasie teraźniejszym, więc odpowiadam w czasie teraźniejszym, że aktualnie kreskówek nie oglądam. Jeżeli jakieś oglądam teraz, to oglądam jakieś ze swojego dzieciństwa, ale na to odpowiem później, jakie to są. Także aktualnie nie oglądam nawet z takich filmów pełnometrażowych, animowanych jakoś nie oglądam. Trochę nie mam czasu, trochę już chyba... Mam już parę lat, ale to też się dowiecie ile w dalszych pytaniach. Także aktualnie, no niestety nie. I z tego samego powodu Galacticus nas tu pyta, czy znak ksiądz niesamowity świat Gambola lub wodogrzmoty. Wiem co to jest, ale nigdy więcej niż całego odcinka nie obejrzałem pewnie jakieś fragmenciki tylko. Także wiem co to jest, wiem jak te bajki wyglądają. Ale nie oglądałem nigdy tego. Więc Galaktikus idzie dalej i pyta, jakie programy w takim razie ksiądz najczęściej ogląda. U mnie na moim telewizorze odpalone są tylko kanały telewizyjne, które opuszczają sport. Także oglądam mecze piłkarskie, transmisje różnych zawodów sportowych. Jeżeli chodzi o telewizję, to to. Czasem wiadomości, ale wiadomości wolę przeczytać w internecie, a relacje sportowe wolę oglądać w telewizji. Także jak coś oglądam, to oglądam sport. Najczęściej piłkę nożną, koszykówkę też, też lubię. I Galaktiku, ostatnie pytanie. Czy często się wybieram na spacery? Jak jest dobra pogoda, i właśnie robi się za oknem tak jak teraz, chociaż teraz nie można na razie wychodzić, ale jak jest dobra pogoda, to. Czasem lubię odetchnąć świeżym powietrzem, nawet potrafię jakieś duże dystanse, czasem zrobić 20 km, 30 km pieszo, ale to tak, jak mam taki dzień, no to wybieram się na taki dłuższy spacer. Zwykle kilka razy w tygodniu sobie wychodzę, przejście po Pruszkowie, można mnie spotkać. Dobrze, idziemy dalej. A następne pytania zadaje Natalia. I Natalia pyta już trochę o historię naszej parafii. Pyta, kiedy została zbudowana parafia. Parafia powstała, taki dekret od księdza biskupa otrzymała w 1913 roku. Natomiast pierwsza msza w naszym kościele odbyła się w 1923. Także trochę zajęło zbudowanie tego kościoła. Ale parafia powstała w 1913 i na początku była to tylko taka drewniana kaplica tutaj, a kościół powstawał na no jakiś czas też z powodu I wojny światowej, później odbudowywania kraju po tym, więc wtedy została zbudowana nasza parafia. Natalia pyta, od kiedy ksiądz odprawia msze święte? Odprawiam, pierwszą mszę świętą odprawiłem... 30 maja 2015 roku, także już niedługo minie 5 lat, od kiedy odprawiłem pierwszą mszę świętą. i od wtedy także prawie 5 lat. I Natalia dalej pyta, czy to jest trudne. No, trzeba parę rzeczy wiedzieć. Myślę, że nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. Też ci, którzy chodzą na mszę świętą, to wiedzą, jak ona wygląda. Każda jest do siebie podobna, także kilka razy się to zrobi, dobrze i wie się, zna się przepisy, które obowiązują podczas mszy świętej, to nie jest to trudne. Można sobie z tym poradzić. Natalia pyta, ile razy na miesiąc najlepiej chodzić do spowiedzi? Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi, bo to różnie bywa. To znaczy wtedy trzeba iść do spowiedzi, kiedy człowiek zgrzeszy, kiedy ma grzech ciężki. Ale raz w miesiącu, kiedy się chodzi... Zawsze coś się, jak to się mówi, pozbiera, i wtedy można do spowiedzi iść, żeby też nie czekać, żeby nie być, no, czekać tylko aż się nagrzeszy, tylko właśnie być z Panem Bogiem w stałym kontakcie. Także raz w miesiącu jest to jak najbardziej dobry pomysł, na przykład w pierwsze piątki miesiąca to jest świetny plan. Jak to można zrobić dzisiaj w czasach tych trudnych, takiej zarazy, epidemii, to będzie o to pytanie później, więc odpowiem też na pewno. Idziemy dalej. Tosia pyta, skąd ksiądz wiedział o swoim powołaniu. Pewnie mógłbym cały odcinek zająć na to, żeby wam o tym opowiedzieć. Może kiedyś będzie do tego okazja, żeby dłużej mówić o tym, jak to było z tym powołaniem, jak to się wydarzyło, że dzisiaj jestem tutaj właśnie i z wami rozmawiam jako ksiądz. Powiem tylko dzisiaj tyle, no bo muszę mieć jakieś tematy na inne odcinki, ewentualnie. Powiem tylko tyle, że bardzo, bardzo chciałem. I mój katecheta, który prowadził religię w moim liceum, mówił, że to jest duży znak od Pana Boga, jak się bardzo chce. Więc na razie tyle. Znaczy właśnie ta chęć być jak księdzem, służenia drugiemu człowiekowi, to było coś, co dawało mi dużo do myślenia i dlatego się zdecydowałem właśnie pójść do seminarium i służyć Panu Bogu i drugiemu człowiekowi w ten sposób. Ola pyta, czy ma ksiądz prawo jazdy, jeżeli tak, to czy mam samochód, mam prawo jazdy od 2018, przepraszam, od 2008 roku mam prawo jazdy. Zdawałem egzamin 13 października 2008 roku. Sprawdzałem to jeszcze sobie na swoim prawie jazdy, więc już od no już prawie 12 lat. Mam prawo jazdy, mam samochód aktualnie, jeżdżę samochodem Suzuki czarnym. Także, można, jak ktoś zobaczy taki, to, to mój. Paweł mnie pyta, czy znam VIP brosów. Wpisałem sobie tych VIP na YouTube'a, tworzą jakąś muzykę, ale no niestety nie znam, nie słucham i na razie chyba nie będę. Bo to trochę inny klimat niż mój. Także wiem, widziałem, ale nie znam. Dominika pyta, Magdalena też o to samo: ile lat ksiądz jest księdzem? Tak jak powiedziałem, od 30 maja 2015 roku także w tym roku minie 5 lat od tego, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie także szybko ten czas bardzo leci. I teraz, właśnie, było już o to tak pytanie, ale teraz odpowiem już szerzej. Gabrysia pyta, Dawid pyta, jak można w tej chwili przystąpić do spowiedzi? Otóż papież Franciszek podczas jednej z mszy świętych powiedział, w domu świętej Marty powiedział, że kiedy nie możesz przystąpić do spowiedzi, no bo jest taka sytuacja, a nie inna, kiedy nie możesz znaleźć księdza, kiedy nie możesz wyjść z domu, to zapraszam Cię do takiego doskonałego żalu za grzechy, co to znaczy, że chcemy na modlitwie przed Panem Bogiem mu wyznać, że bardzo żałujemy tego, co się stało, że chcemy, żeby Pan Bóg był blisko nas, że już będziemy chcieli się poprawić, i co najważniejsze, że kiedy sytuacja się zakończy, to to przystąpimy do spowiedzi, to przystąpimy do tego sakramentu. Także można taki żal za grzechy doskonały przedstawić panu Bogu, ale też proponujemy bardziej dla dorosłych jednak, żeby młodzi nie wychodzili z domu spowiedź podczas wielkiego czwartku, piątku i soboty szczegóły są na naszej stronie internetowej parafiaświętegoKazimierza.pl, tam jest taki formularz, który można się zapisać na taką spowiedź indywidualną. Idziemy dalej, pytanie od Igora, którego youtubera najczęściej oglądam. Oglądam sporo YouTube'a, ale jak oglądam, to oglądam rzeczy związane, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, ze sportem. Także ostatnio się pojawił taki kanał sportowy tam. Najlepsi moim zdaniem dziennikarze sportowi zebrali się razem i tworzą taki kanał sportowy. Lubię też programy o grach komputerowych i na przykład oglądam gry online. Taki kanał. Oglądam czasami coś tam śmiesznego, jakieś różne rzeczy, ale najczęściej oglądam właśnie te sportowe rzeczy, jakieś tam powtórki, jakieś wywiady. Lubię kanał Weszło, który mówi o sporcie, lubię właśnie te gry online, R&OTU na przykład, lubię też o grach, bardzo profesjonalnie to jest zrobione. I czasem jakichś gamerów też oglądam, ale do jakiegoś jednego przywiązania nie mam. Kiedyś oglądałem zapytaj beczkę, dawno już nie, ale to też kiedyś tam się trafiało. I lubię programy kulinarne, bardziej oglądać i wtedy głody nieje, na przykład i sobie robię coś do jedzenia. Także YouTubea lubię oglądać, ale takie rzeczy jak wam powiedziałem. Magdalena pyta, jaka jest najstarsza modlitwa? Jeżeli mówimy o modlitwach naszych, chrześcijańskich, to najstarszą ja bym określił modlitwę Ojczy Nasz, bo tej modlitwę uczy nas sam Pan Jezus w Ewangelii. Nie wiem, czy to jest taka jakaś encyklopedyczna odpowiedź, ale jak widziałem to pytanie, no to właśnie pierwsze, co pomyślałem, to modlitwa Ojczy Nasz. No bo przecież dowiedzieliśmy się o niej od samego Pana Jezusa, także warto ją odmawiać. Piotr pyta, czy gra ksiądz w jakieś gry? Gram. Ostatnio z powodu kwarantanny i braku wszystkich zajęć na studiach, to nawet trochę więcej niż zwykle. Jestem bardzo przywiązany do serii FIFA, czyli serii o piłce nożnej. Pierwszy raz grałem w FIFA w 1998 roku i mam prawie wszystkie części od tego czasu. Także FIFA lubię gry strategiczne, lubię gry akcji. Troszkę grałem też w Counter-Strike z kolegami, nawet, nawet sporo. No, i seria, która mi chyba najwięcej czasu zjadła, to jest Football Manager, wcześniej Championship Manager, czyli gry, gdzie zarządza się klubem piłkarskim. Gram też w NBA i różne takie, także różne gry. Mam, mam PlayStation w domu i ostatnio PlayStation używam do grania, wcześniej przy komputerze. Więc lubię też czasem przez internet pograć, ale najczęściej te, o których mówiłem. I Piotr dopytuje, ile ma ksiądz lat? W tym roku skończy 30 w październiku. Także zagadka rozwiązana. Teraz będzie taka dłuższa seria pytań od Ady. Bo Ada mi zadała bardzo dużo pytań. Skąd ksiądz wie tyle o Panu Bogu? No właśnie. Yy, może wiem dużo, ale chciałbym wiedzieć jeszcze więcej. Yy, skończyłem studia. Teologiczne, teologia to nauka o Panu Bogu, więc tam też sporo było na ten temat treści. Czytam też książki na ten temat, czytam Ewangelię, Słowo Boże. To jest najlepsze źródło, właśnie z Pismo Święte, żeby o Panu Bogu jak najwięcej wiedzieć. I dziękuję, Ada, że uważasz, że wiem dużo, ale ja zawsze chcę wiedzieć więcej, także jeszcze będę czytał. Dobrze, idziemy na drugie pytanie Ady. I Ada mnie pyta, dlaczego ksiądz chciał zostać księdzem. I tak jak to jest ciekawe, bo takie samo pytanie, jak Ada, zadał mi ksiądz rektor, czyli taki przewodniczący całego seminarium. Kiedy pierwszy raz tam wszedłem, jak chciałem złożyć swoją maturę i poprosić o przyjęcie, to zadał mi właśnie to samo pytanie. Dlaczego chciałbym zostać księdzem? Ja wtedy mu powiedziałem, że chciałbym służyć drugiemu człowiekowi. A on mówi: dobrze. Ale wiesz, że można to robić jako lekarz, jako strażak, jako piekarz, ktokolwiek. A jak chcesz służyć drugiemu człowiekowi? I troszeczkę się zaniepokoiłem, że coś źle odpowiedziałem. On mówi: Pamiętaj, że chcesz służyć drugiemu człowiekowi przede wszystkim w relacji do Pana Boga. Więc dlaczego chciałem zostać księdzem, żeby służyć drugiemu człowiekowi w relacji do Pana Boga, szczególnie, ale w innych miejscach też. Także, jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, drugi raz w życiu, to Ada bym tak właśnie odpowiedział. Adam mnie pyta, ile mam w domu różańców. Aktualnie, przed wyjściem sprawdzałem, mam cztery różańce, z czego jeden mam cały czas w kieszeni, teraz nawet w sutannie cały czas mam jeden w kieszeni. Czy to dużo, czy mało, nie wiem, każdy z nich przynajmniej... Kilka razy został odmówiony, właśnie na tym konkretnym różańcu. Kilka razy ta modlitwa została odmówiona. Nie mam aktualnie różańca, który jest w jakiejś paczce albo złożony. Porozdawałem, poddawałem. Także cztery w tym momencie. Kolejne pytanie od Ady. Ada mnie pyta, a właściwie no pyta, jak wygląda mój pokój. W moim domu. Kiedyś, może, jakiś specjal, zrobię jakieś zdjęcie albo jakiś filmik, jak wygląda mój pokój. Bo trzeba by było się tam przenieść. Za dużo tam nie ma. W pokoju jest biurko, łóżko, kanapa, telewizor, PlayStation i stolik. Także niewiele, trochę książek. To, co jest najbardziej potrzebne, ale kiedyś Wam pokażę. Kolejne pytanie, Ady. O której ksiądz wstaje i kładzie się spać. Kiedy były studia, to wstawałem codziennie przed szóstą, żeby odprawić przez świętą o 6.30 i jechać do Warszawy na uniwersytet i tam się uczyć. W a kładłem się wtedy koło 23, bo miałem po powrocie ze studiów jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Dzisiaj, kiedy jestem w domu i trochę mam więcej czasu, no to siedzę trochę dłużej. Ja lubię pracować wieczorem niż rano, a wstaję po siódmej. Zwykle o ósmej mam mszę świętą. także też nie lubię za długo spać. Wolę wstać wcześniej, a pospać jeszcze sobie w ciągu dnia. Także tak to wygląda. Ada pyta dalej. Ile ksiądz mszy świętych odprawia w ciągu dnia? Zwykle jedną, tak jak Wam mówiłem, o 6.30. W niedzielę czasem dwie. No jak jest potrzeba, jest jakiś pogrzeb czy ślub, no to wtedy drugą mszę świętą odprawiam. Ale naj, najczęściej jedną. Ile książek czytał ksiądz o Panu Bogu? No, ciężko mi to policzyć. Sporo, sporo. Na no, takich o Panu Bogu to jest jedna najważniejsza pismo święte. Też je przeczytałem od początku do końca. A takich różnych książek, które mówią o Panu Bogu, kilkadziesiąt na pewno. Czy lubi ksiądz Chipsy? Niestety bardzo lubię ostatnio staram się ich nie jeść, ale lubię. Lubię wszystkie smaki właściwie, może najmniej zwykłe solone, ale jak są o jakimkolwiek smaku, papryka, cebulka, nie wiem, serowe, inne lubię, no właśnie. Mam też tak, że jak już otworzę paczkę, to muszę zjeść do końca. Także lubię. Adam mnie pyta, czy jakby ksiądz nie był księdzem, to by chciał mieć żonę i dzieci, no, pewnie tak. Chciałbym i mam nadzieję, żebym się w tym dobrze sprawdził, bo kiedyś usłyszałem w seminarium, że jak ktoś nie byłby dobrym ojcem, to nie może być też dobrym księdzem, więc to też taka troska drugiego jest ważna, kiedy się ją wyraża, jak się ma właśnie dzieci, żonę, swoich bliskich. Mam o wiele młodszą siostrę i mogłem trochę doświadczyć tego, jak wygląda takie wychowanie, ale to o rodzeństwie powiem, jak będzie na ten temat pytanie, więc czy bym chciał? Pewnie tak. Ale jest taka sytuacja, i jest takie powołanie, i takie wyrzeczenie z tego powodu. Także się z tego też cieszę, że jest taka sytuacja. Pytanie kolejne: Ady, którego księdza lubi ksiądz najbardziej? No, oczywiście, że księdza proboszcza. No, pewnie, że tak, bo wiem, że będzie oglądał. A. Oprócz księdza Proboszcza, lubię księży z naszej parafii. Mam też jednego dobrego przyjaciela wśród księży, pewnie wielu, ale jednego takiego bardzo, bardzo dobrego księdza Krzysztofa, który w tej chwili mieszka i studiuje w Hiszpanii. To jest mój kolega, z którym razem byliśmy w seminarium. Taki naprawdę najlepszy kumpel, dobry przyjaciel. Także księżę Krzysiu, pewnie nie będziesz tego oglądał, ale jakbyś oglądał, to pozdrawiam. I Ada pyta mnie jak długo ksiądz się przygotowuje do kazania ja się przygotowuję do kazania to zależy jakiego jeżeli takiego codziennego bo u nas w parafii codziennie na każdej mszy świętej są kazania no to krócej yy, krócej niż, niż do takiego niedzielnego które wymaga trochę mojego przygotowania większego bo mam właśnie kazanie z wami Mam kazanie z dziećmi, z rodzinne, więc to wymaga trochę poświęcenia czasu, a kiedy już mam rekolekcje, no to jeszcze dłużej. Nie zajmuje to, to mi aż tak bardzo dużo czasu, bo Pan Bóg mi dał takie dary, że dużo ciekawych pomysłów mi przychodzi do głowy. Ciekawych wiem, że ciekawych, bo sami mi to mówicie. Także nie aż tak jakoś bardzo długo, kilka godzin maksymalnie. Czasem muszę przez jakiś dzień, dwa sobie to przemyśleć, co bym chciał powiedzieć i tyle. I Ada ostatnie jej pytanie, skąd ksiądz pochodzi? Urodziłem się w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie na Warmi. więc warmia i mazury, tam są moje korzenie i tam cała moja rodzina mieszka, najbliższa. Także Olsztyn, przepiękne miasto polecam pojechać, zobaczyć kto nie był. I. Momencik, to już było. I teraz pytają rodzice Ady jak długo ksiądz z nami zostanie w naszej parafii. Mówią, że oby jak najdłużej. Cieszę się, dziękuję. To pytanie by trzeba było skierować do księdza arcybiskupa z Olsztyna, z archidiecezji warmińskiej, ale z księdzem arcybiskupem rozmawialiśmy, że na czas studiów moich tu zostanę, na czas moich studiów na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Także jeszcze trzy lata na pewno... Chyba, że coś tam nie zaliczę, no to może dłużej. Ale ksiądz arcybiskup decyduje. Powie, że wam jutro wracać, no to niestety. Tak trzeba. Posłuszeństwo przede wszystkim. I drugie pytanie od rodziców Ady: Czy może nam ksiądz polecić jakąś dobrą literaturę na ten trudny czas? Dzięki temu, że jest trochę więcej czasu, to ja też trochę więcej czytam. Jeżeli chodzi o taką literaturę troszkę lżejszą, ale zarazem, która ma duży taki pokład religijności w sobie, to polecam takie książki z serii, które mówią o Ewangelii, ale trochę w inny sposób, na przykład z jakiegoś konkretnego punktu widzenia. Mi przychodzi do głowy taka książka Wielki Rybak. Daglasa, która mówi o świętym Piotrze. Jest książka pod tytułem Szata, która mówi o szacie pana Jezusa, jak to się stało, że w ogóle pan Jezus ją miał. Jest Włócznia, na przykład o tej włóczni, o człowieku, który przebił pana Jezusa, który wisiał na krzyżu. To nie są opowieści stricte ewangeliczne, ale mówią bardzo wiele o, o panu Bogu, też o zwyczajach, o tradycjach. Ja też lubię książki, które mówią właśnie o historii Izraela. Bo można się dużo tam dowiedzieć na temat tego jak pan Jezus żył, jak wyglądał, czym się interesował, czym się zajmował, czym ludzie wtedy żyli, czym się zajmowali. Jest dużo takich ciekawych pozycji na ten temat, także polecam. Jest taka ciekawa właśnie też pozycja Jamesa Martina o panu Jezusie, która tak stara się w jakiś biograficzny sposób też o nim powiedzieć. Takie religijne lubię książki też o świętych. Poczytać, na przykład Święty Diabeł o Janie Marii Wianeju polecam. To już dawno czytałem. Co oprócz tego? Oprócz tego mogę polecić też książki, które ja lubię, to znaczy biografie sportowców, ale to ktoś musi też się tym interesować, żeby o tym sobie powiedzieć. I czasem czytam kryminały, jakieś książki takie lekkie, żeby poczytać o czymś innym, także też mi się zdarza. Ostatnio też czytałem Króla Szczepana Twardocha. Polecam ale to dla dorosłych, zdecydowanie. Książka, także jak rodzice pytają, to polecam. Ok, słuchajcie, moi kochani, na rodzicach Ady sobie skończymy pierwszą część naszych pytań, bo jeszcze ich trochę zostało jeszcze kilkanaście także na tym się skończy pierwsza część. Mam nadzieję, że się uda nagrać drugą, także serdecznie zapraszam, jak jesteście ciekawi. Co tam jeszcze? Ludzie mnie pytali, o czym jeszcze mógłbym powiedzieć. To zapraszam, a tymczasem Elu winka wam, moi kochani, i do zobaczenia.